Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Kochani moi, witam was bardzo serdecznie na tej mszy świętej, w tym szczególnym miejscu. To jest miejsce, które nazywamy chorwackim lub. To tutaj miejscowy biskup bardzo zapragnął, aby była również czczona Matka Boża, tak jak w Lourdes. I żeby tutaj uzdrawiała na duszy i na ciele, tak jak w Lourdes. Dlatego tutaj przyjeżdżamy z Medjugorje, aby tutaj również powiedzieć Matce Bożej, że ją kochamy, ale też, że oddajemy jej nasze dusze i nasze ciała, aby ona nas uzdrawiała. Dlatego ja będę odprawiał mszę świętą w intencji tych waszych próśb, które żeście tutaj na kartkach złożyli z tych naszych autokarów. Oczywiście będę się modlił też w intencji tych wszystkich waszych próśb, które zanosicie w swoich sercach. Będę się modlił również za Asię, za biuro, za naszych kierowców, ale również za osoby, które są bliskie mojemu sercu. W intencji pielgrzymów, którzy udali się z nami z Płocka, z Płońska i z Głubicza, w intencji też biura i naszych kierowców. Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem. Niech słyszą to pokory i niech się weselą. Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. Wysławiajcie razem ze mną Pana. Wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. Spójrzcie na Niego, rozpromienicie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. Anioł Pański otacza szańcem bogobojny, aby ich ocalić. Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry. Szczęśliwy człowiek, który znajduje w nim ucieczkę. Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. Alleluja, alleluja, alleluja. Syna jednorodzonego, każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani moi, jeszcze raz witam was bardzo serdecznie na tej mszy świętej. W tym szczególnym miejscu. I podczas rozważania różnych tekstów z Pisma Świętego właśnie w tym okresie wielkanocnym bardzo często zadaję sobie takie pytanie: dlaczego wtedy apostołowie mieli taką moc przekonywania, że Kościół się nie zmniejszał, ale się rozrastał nawet wśród prześladowań. I myślę, że dlatego, że apostołowie wykonali testament Jezusa. Dzisiaj ten testament Jezusa został przez kapłana jeszcze raz przeczytany. Myślę, że myśmy się jakoś przyzwyczaili do tego tekstu. Natomiast cóż takiego Jezus powiedział jako swój testament? Coś, co mamy wykonać. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Kiedy Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, również i współczesny apostoł, i współczesny uczeń Jezusa ma stać przy Matce, przy Maryi w całym swoim życiu. Szczególnie wtedy, kiedy wszystko się wali, kiedy jest cierpienie. Bo wtedy wszystko się waliło. Jezus umierał na krzyżu. Wszystko, co było zbudowane przez te 3 lata, Jego nauczania, wszystko się zawaliło. Wszystko. Łącznie z tym, że Jego uczniowie uciekli, a ten, który miał być opoką, na którym miał być zbudowany Kościół i bramy piekielne miały go nie przemóc, 3 razy się go wyparł. Nie znam tego człowieka. 3 raz pod przysięgą. A Jezus ujrzał matkę stojącego obok niej ucznia, którego miłował. Zauważmy, Jezus każdego z nas miłuje, bez względu na to, co robi, w jakim jest stanie. Rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój. I to jest testament Jezusa dla Maryi. To jest twój syn. Każda matka wie, co znaczy syn. Bez względu na to, cokolwiek syn będzie robił, matka będzie kochać swojego syna.
i będzie o Niego walczyć. Aż do końca. Przychodzą nie do jednego przecież kapłana. Kobiety, szczególnie te starsze kobiety, które mówią: przysięgam, już nie mam siły walczyć o swojego syna, bo się zagubił po prostu. Odszedł od Pana Boga. Co mam robić? Niech mi ksiądz pomoże. I zostaje tylko Maryja. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I to też ważne, żebyśmy zrozumieli, że ona jest naszą matką i możemy do niej przyjść ze wszystkim. I ona nas przytuli do serca. Tak jak każda matka swoje dziecko. Nawet jeżeli wszyscy by już machnęli ręką. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. I to jest ważna rzecz. Każdego dnia Maryję brać do siebie, zapraszać do swojego życia. Z nią pracować, z nią odpoczywać, z nią podróżować. W każdej chwili swojego życia. I człowiek z nią jest bezpieczny. Ale też tam, gdzie jest Maryja, tam jest Duch Święty. Apostołowie po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, kiedy Jezus w niebo wstąpił, trwali na modlitwie wraz z Maryją. I otrzymali dzięki temu Ducha Świętego. Pocieszyciela, który po prostu dał im nową moc. Przestali się bać, po prostu. Przestali się bać. Mieli pokój, radość w sercu. I tym przekonywali tych, do których mówili. I tysiące się nawracało. Dlatego, że była między innymi Maryja. I powiem wam, kochani moi, taki przykład z mojego własnego życia. Moja mama jest takim właśnie przykładem, jak Maryja kocha, jak kocha Matka Boża każdego z nas. Ja rodziłem się 13 maja. Trochę mówiłem na ten temat w autokarze. Jechaliśmy tu do Medjugorje. Wcale nie musiałem się urodzić, ponieważ lekarze mnie skreślili, uznali, że trzeba usunąć ciążę, bo jestem zagrożeniem dla zdrowia i życia matki, bo jestem dzieckiem niepełnosprawnym. Jak widać, zresztą jestem niepełnosprawny. I okazało się, że wcale mama nie umarła po mojej ciąży, po moim porodzie. Podobnie mówiono o mojej siostrze, ale tam już sobie odpuszczono. Przez to zamiast urodzić się w moich rodzinnych Gorzkowicach, to nie przyjęto porodu ani tam, ani w Rozprzy, ani w trzech szpitalach w Piotrkowie Trybunalskim. Tylko dopiero przyjęto poród w Łodzi na Bałutach, w szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Dobrze, że nie było tam proroków, którzy wiedzieli, kim miałbym być. W każdym razie poród się rozpoczął, wynosząc mnie, znaczy mamę, z karetki, czyli rodziłem się na ulicy. Ale kochani moi, jestem wdzięczny tym lekarzom, którzy mnie uratowali, dali mi życie po prostu. Ale kochani moi, później
Była taka sytuacja, że mamy życie i przychodzi moment, kiedy ja zostałem księdzem, a moja mama bardzo chorowała na raka. To był rok 1988, miała wtedy 48 lat. Ja już byłem rok księdzem. I wtedy odwiedziłem ją w szpitalu w Łodzi, w szpitalu na Kopernika. I moja mama zawsze miała piękne, czarne włosy. I wtedy przyszedłem, nie wiedziałem, że to jest, że to są nasze ostatnie odwiedziny. I kochani moi, wszedłem do pokoju, do sali, gdzie było 8 łóżek. Moja mama zawsze była na drugim łóżku, po lewej stronie. Wszedłem, zobaczyłem jakąś starszą kobietę, siwiejącą już. Podszedłem do okna, popatrzyłem na zewnątrz. I kochani moi, słyszę głos, który poznałem. Sławek, ty mnie nie poznajesz, własnej mamy nie poznamy. Tak była zniszczona cierpieniem. No cóż można w takim momencie powiedzieć? Mówię, nie mamo, no chciałem coś tu zobaczyć przez okno. Wróciłem do mamy, siadłem na łóżku. Ona też z ledwością już siedziała. Zaczęliśmy rozmawiać. Kochani moi, to jest to, co zostało mi po mojej mamie. Wiele rzeczy mi zostało, ale to mi zostało. Rozmowa. Wsłuchiwanie się w drugiego człowieka. Zawsze jak były jakieś sprawy, szczególnie jak wracałem z seminarium, to siadaliśmy i gadaliśmy prawie całą noc. Ja mogłem się wygadać, ona też. Najczęściej ona słuchała. Ale wtedy ona mnie rozumiała, ja ją rozumiałem. I to jest to, do czego was zachęcam, do tego, byście się wzajemnie słuchali, żebyście rozmawiali ze sobą. Tylko wtedy, kiedy człowiek wysłuchuje jeden drugiego, może zrozumieć tak naprawdę, o co drugiemu człowiekowi chodzi. I wtedy też żeśmy rozmawiali. I wtedy ona mi powiedziała coś, co zwaliło mnie z nóg. I nad czym rozmyślam każdego dnia, wtedy, kiedy jest mi ciężko. To była pielęgniarka, ona wiedziała, co mówi. 48 lat. Powiedziała mi tak, słuchaj Sławek, ja wiem, że umieram. Pamiętaj, to cierpienie i ta śmierć jest w twojej intencji, żebyś był dobrym księdzem. Takich słów się nie zapomina. To był jej testament. Za kilka dni umarła. Musiała umierać w ogromnym bólu, ponieważ później moja siostra dowiedziała się od lekarza, że ona nie brała tabletek przeciwbólowych. Tak walczy matka o swojego syna. Tak walczy Maryja o każdego z nas. Ona cierpi, jak odchodzimy, jak się gubimy. I ona nieustannie przychodzi i prosi. Nawróćcie się, módlcie się, otwórzcie swoje serce dla mojego Syna, Jezusa Chrystusa, który jest jedynym Zbawicielem świata. Kochani moi,
przyjmijmy ten testament Jezusa Chrystusa z krzyża. A wtedy może nie będzie łatwiej, ale na pewno będzie to spokojem serca. Ale będzie to w łączności z Jezusem i Maryją. A wtedy to będzie ta pewność, że to życie nasze ma sens. Ponieważ końcem tego życia nie jest śmierć, ale zmartwychwstanie i życie wieczne z Bogiem. Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Amen. Dotknij, Panie, moich oczu, abym przejrzał, abym przejrzał. Dotknij, Panie, moich wad, abym przemówił z uwielbieniem. Dotknij, Panie, mego serca i oczysz je. By moją i waszą ofiarę przyjął Ojciec przed moim Synem. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, wejrzyj litościwie na modlitwy i ofiary swojego ludu i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Sprawa, byśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Do głowy serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś w Twoich świętych. Oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś na całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wyjrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: Thank you.
Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. To wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, z biskupem tego miejsca oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i opiekunem, ze świętymi apostołami, z naszymi patronami od Chrztu Świętego i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy,
Wybaw nas, Panie, od wszelkiego zła i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z nami. I z duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem. Ja mi we mnie wielkie dzieła,
Modlimy się. Boże nasz Ojcze, oddając cześć Najświętszej Marii Pannie Królowej Polski, przyjęliśmy sakrament odkupienia. Spraw, abyśmy zostali napełnieni Twoją łaską i coraz głębiej uczestniczyli w tajemnicy zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Błogosławieństwo i później wszyscy kapłani staną przed i będziemy indywidualnie błogosławić. A tak, tak, to jest oczywiste, że jak ktoś raz podejdzie do jednego księdza, to żeby nie chodził do wszystkich księży. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.